Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam bardzo gorąco z Gany. Bardzo gorąco, dlatego że u nas jest 33 stopnie w cieniu. Chciałbym wyrazić się moją ogromną wdzięczność za zorganizowanie tej uroczystości 15-lecie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego w Świętochłowicach. Tak się składa, że byłem tam od samego początku, a początki były takie, że w roku 2000 gościliśmy w naszej szkole dwóch misjonarzy. Był to ksiądz Krzysztof Niżniak i ksiądz Sławek Bartodziej. Pracowali oni wtedy w Afryce, zresztą dalej pracują. I mieliśmy spotkanie z młodzieżą. Młodzież wyraziła ogromne zainteresowanie dziełami misyjnymi, więc postanowiliśmy po południu zrobić spotkanie dla tych, którzy chcieliby założyć koło misyjne. I tak to się wszystko zaczęło. Pierwszy projekt mieliśmy w 2001 roku w Afienia. Zaprosił nas tutaj ksiądz Krzysiek Niżniak, on pracował wtedy w Sunjani. I tutaj w Afienia było nas w sumie 8 osób. Pomagaliśmy w budowie przedszkola właśnie w tamtej miejscowości. To był miesięczny pobyt. Przy tej okazji odwiedziliśmy też księdza Krzysia w Sunjani i tam pojechaliśmy na jedną z wiosek i zobaczyliśmy we wiosce Sereso szkołę zbudowaną z bambusa. Postanowiliśmy wtedy, że to będzie nasz drugi projekt i po powrocie z pierwszego projektu zaczęliśmy zbierać fundusze przez 2 lata i w 2003 roku znowu wylądowaliśmy w Ganie, aby tam właśnie pomóc w budowie już porządnej szkoły, która do dzisiaj stoi i bardzo dobrze funkcjonuje. Wtedy zrodził się taki bakcydaw afrykański i w tym samym roku ja osobiście w listopadzie wróciłem tutaj do Gany i tak już tutaj pracuję od tego czasu. A od tego czasu przewinęło się bardzo dużo ludzi, wolontariuszy tutaj właśnie w Ganie na różne projekty. Były to projekty krótkie, takie jak wakacje pokoleń dla dzieci, a były to także projekty długie, jak na przykład praca w domu dla dzieci ulicy. Mieliśmy wolontariuszy, którzy przyjechali na rok czasu, a nawet tych, którzy przyjechali na prawie na 3 lata. Dokładnie nie pamiętam teraz liczb, ale siedzą zresztą oni na sali, ci wszyscy wolontariusze i na pewno wam powiedzą szczegóły tych wszystkich projektów, w których tutaj oni uczestniczyli, ale wiem, że jest to 10 młodych ludzi, którzy przewinęli się tutaj przez Ganę. Bardzo się cieszę i w tym momencie chciałbym podziękować bardzo gorąco wszystkim tym, którzy od 15 lat zaangażowali się w to dzieło wolontariatu salezjańskiego w szkole w Świętochłowicach. Patrząc wstecz, ja osobiście widzę, że jest to dzieło Boże, dlatego że zaczęliśmy coś bardzo prostego, a widzę, że do dzisiaj się to niesamowicie rozwinęło i dalej to jest kontynuowane dzięki wam. Bardzo dziękuję wolontariuszom, którzy od samego początku się zaangażowali. Bardzo dziękuję rodzicom, którzy nam pomagali, naszym sponsorom, naszym dobrodziejom, salezjanom przede wszystkim, którzy zawsze gościli ten wolontariat u siebie i wszystkim tym, którzy dobrym słowem, modlitwą nas tutaj wspierali i dalej wspierają. Bardzo gorąco wszystkim serdecznie dziękuję. I chciałbym życzyć wam wiele błogosławieństwa na to dalej rozwijające się dzieło. Mam nadzieję, że to będzie, że te 15 lat to jest tylko pierwszy rozdział tej książki, która będzie się dalej pisać. A mam nadzieję, że spotkamy się w lipcu w Polsce razem z Gańczykami i może będzie to kontynuacja tej uroczystości 15-lecia. Pozdrawiam gorąco z Gany, z Bogiem.